Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam 4 listopada 2022 roku z mglistych Gliwic. Ten miesiąc, który się rozpoczął, wprowadza nas podobno w taki trochę nostalgiczny czas, bo przecież odwiedzaliśmy groby naszych bliskich, zastanawialiśmy się, jak wyglądało nasze życie pośród nich, co wnosili w nasze życie, jak wyglądały nasze relacje, może gdzieś westchnęliśmy w modlitwie dziękczynnej za to, kim byli w naszym życiu. Ale moi drodzy, 4 listopada to już taki czas, kiedy znicze na cmentarzach gasną i zaczynamy my sami zastanawiać się nad naszym życiem i nad naszą sytuacją, gdy chodzi o życie i śmierć, tak po prostu. I być może udziela się nam taki smutnawy nastrój, ale zobaczmy, co Słowo Boże chce nam dzisiaj powiedzieć. Czytam najpierw z Księgi Jeremiasza, a później z Ewangelii Jana. Twoje Słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany Panie Boże Zastępów. Jezus mówi, jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Pozwolę sobie jeszcze raz przeczytać ten pierwszy werset z Księgi proroka Jeremiasza, bo tutaj kilka słów chciałbym powiedzieć. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany Panie Boże Zastępów. Jeśli Pan Bóg pozwoli, to już w najbliższą niedzielę w Kościele Zbawiciela w Gliwicach będziemy przeżywali chrzest dwóch dzieciaczków. I jeśli byliście już na chrzcie, może chrzciliście swoje dzieci, może obserwowaliście to podczas jakiegoś nabożeństwa, to w czasie chrztu, kiedy wypowiadana jest formuła chrzcielna, pada takie zdanie, jakie jest imię dziecka. I to w agendach jest napisane, by dokładnie każdy wiedział, jakie jest imię dziecka, które jest właśnie chrzczone, ale też kiedy dokonuje się chrztu, wypowiada się imię tego, którego się chrzci i później chrzczęcie, imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dlaczego jest to ważne? Ano dlatego, moi drodzy, że przecież kiedy rodzi się dziecko, od razu udajemy się po akt urodzenia i jest przecież nadawane dziecku imię. Wtedy już w pełni wiemy, że jest to ta konkretna Nadia, Nel, Tomek, Stasiek czy jeszcze ktoś inny. Ale moi drodzy, ważne jest też to, żebyśmy przypominali sobie ten fakt, który nastraja nas bardzo dużym optymizmem i nadzieją, nas chrześcijan, że Bóg zna nasze imię, że nasze imię jest zapisane w Księdze Żywota, jeśli tego Boga wierzymy, jeśli Mu ufamy, jeśli idziemy z Jezusem. I myślę, że to jest niesamowita wiadomość na dzisiejszy poranek, na dzisiejszy cały dzień, ale i na całe trudne jesienno-zimowe miesiące, żebyśmy sobie przypominali każdego dnia, że obojętnie co by się nie działo wokoło i w naszym życiu, to Bóg zna nasze imię, Bóg zna Twoje imię. I to jest dobra nowina na dzisiaj dla Ciebie i dla mnie. I życzę Tobie i sobie, żebyśmy każdego dnia w pełni ufności powierzali wszystkie nasze troski naszemu Bogu, który zna nasze imię. A jeżeli zna nasze imię, to zna, jeśli jest Bogiem, całe nasze życie. Wszystkiego dobrego, zostańcie z Bogiem i nie poddawajcie się marazmowi, negatywizmowi. Patrzmy z nadzieją w kolejny dzień. Z Bogiem.